Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj powiem Państwu, kogo uważam za bohatera. Zapraszam. Ojciec Jacek Woroniecki, jeden z największych myślicieli XX wieku, zauważa wielokrotnie w swoich dziełach, że my Polacy mamy tendencję do pewnego gloryfikowania jako człowieka inteligentnego, jako człowieka na poziomie ludzi, którzy napisali jakieś książki. To tak siłą rzeczy, jak to jest autor książki, to gdzieś tam od razu wchodzi w naszej głowie na taką półkę wyżej. To jest trochę więcej niż jakiś tam przeciętny Kowalski. To jest ktoś właśnie gdzieś tam na jakimś poziomie. Tak przynajmniej gdzieś tam to spontanicznie odczuwamy. Myślę, że ta mentalność aż tak bardzo się nie zmieniła, że do dzisiaj trochę takie podejście mamy. Oczywiście nie wzbudza to od razu jakiegoś wielkiego szacunku, nie należy tego jakoś tam absolutyzować, przesadzać z tym, natomiast gdzieś tam to trochę w naszej mentalności jest. Natomiast ojciec Woroniecki zauważa, że powinniśmy dużo bardziej doceniać tych, którzy potrafią rozpalić płomień wiedzy w drugim człowieku. Ojciec Woroniecki mówi o tym, że papier wszystko przyjmie, że każdy tak naprawdę, kto ma troszeczkę cierpliwości, będzie w stanie napisać książkę, bo książka jest w stanie wszystko przyjąć, tam mogą być wszelkie logiczne sprzeczności, to może być możliwie nieznośnie napisane, nieskładnie napisane, a i tak książka się ukaże. Natomiast jak słusznie moim zdaniem zauważa nasz uczony dominikanin, człowiek, którego uczymy, człowiek, któremu coś przekazujemy, on przyjmie to tylko wtedy, jeśli odpowiednio przygotujemy go na przyjęcie tych treści lub odpowiednio już sam jest przygotowany na przyjęcie tych treści, zarówno co do swojej woli, jak i intelektu, to znaczy chce z jednej strony przyjąć, z drugiej strony jest faktycznie na to gotów intelektualnie, jest w stanie to przyjąć. I to wszystko jest zadaniem dobrego nauczyciela, dobrego pedagoga, dobrego wychowawcy. Przygotowanie w cudzysłowie materiału, tak, przygotowanie tej woli i intelektu, później odpowiednie zaaplikowanie tej wiedzy, tak żeby ona tam niczym takie ziarno, tak, wpadła w dobrą ziemię, przyjęła się ta wiedza i wydała owoc. I to jest piękny obraz, moim zdaniem niezwykle adekwatny. Ziarno, które przynosi owoc. Tak? My coś mówimy, coś próbujemy przekazać temu człowiekowi, i ono później, ta informacja gdzieś tam wpada w duszę takiego człowieka i ona tam później pracuje, może na początku w sposób mało dostrzegalny, pracuje i wyciąga z tej gleby to, co już tam jest, tak? Ta myśl, która właśnie łączy się już z innymi pojęciami, z innymi spostrzeżeniami, rozmyślaniami i wydaje zupełnie nowy owoc, coś zupełnie innego niż tam to ziarno, które zostało do tej duszy człowieka włożone w duszę, zasiane. To jest już zupełnie inna jakość, tak? Powstaje roślina z tego małego ziarenka, roślina, która sama wydaje na przykład kwiat albo jakiś owoc, tak? To są rzeczy zupełnie nowe, wyciągnięte też z tej ziemi, które są już z jednej strony i przekazane przez kogoś, ale też już przerobione na swój własny sposób. Na tym polega prawdziwa edukacja, nie na włożeniu takich cegieł wiedzy do mózgu człowieka, do jego pamięci, że to i to było wtedy i wtedy, to było tak i tak, tak, takie cegły informacyjne, tylko sianie pewnego ziarna. Ziarna, które tam wpadłszy, wyciągnie z tej ziemi, połączy się, wejdzie w taką symbiozę z tym, co już w tej duszy jest i faktycznie później wyda owoc. I ojciec Woroniecki zauważa, że to jest rzecz wielka i że powinniśmy tych ludzi, którzy to potrafią, nadzwyczaj cenić. Powinniśmy sami do tego dążyć, żeby to potrafić i cenić tych, którzy są w tym w jakiś sposób wyjątkowi, którzy naprawdę to potrafią. A dlaczego ja teraz o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że uważam, że jak najbardziej właśnie takich ludzi można nazwać bohaterami. I teraz nie chcę tutaj w jakiś sposób dowartościować nas w sensie szkoły, tak? No bo wiadomo, że szkoła zajmuje się edukacją, tylko przede wszystkim chcę dowartościować rodziców, tych, którzy przede wszystkim w pierwszej linii muszą się zająć tym, aby młody człowiek
był gotowy na przyjęcie treści i oczywiście również rodzice zajmują się tym, żeby te treści, te ziarna w tą duszę młodego człowieka zasiewać. Później jak najbardziej szkoła w tym pomaga, wychowawcy, pedagodzy, wszyscy jak w jakiś sposób próbują tutaj pomóc i sieją takie ziarna. Kościół, szkoła, no to rozumiemy, niestety również inne rzeczy, inne osoby, które być może raczej nie powinny tam siać swoich ziaren, również tam gdzieś te ziarna zasiewają. W każdym razie, przede wszystkim chciałbym skupić moje spojrzenie dzisiaj na rodzicach, bowiem zwróćmy na to uwagę, dzisiejszy rewolucyjny świat, ten rewolucyjny duch w tym świecie chce za wszelką cenę pokazać rodzinę jako coś mało wartościowego. Pokazać rodziców, którzy naprawdę w tym się realizują, którzy naprawdę walczą o to, żeby być dobrymi rodzicami, jako osoby mało wartościowe. Tak? Co ten świat pokazuje jako wartościowe? Kariera. Tak? To musi być każdy młody człowiek, właśnie musi skończyć studia. To są właśnie ci młodzi wykształceni z wielkich miast. Tak? To są ci wartościowi w optyce tej, powiedzmy, współczesnej kultury popularnej. To są właśnie ci, którzy gdzieś tam osiągają jakąś karierę. Korporacje robią wszystko również, żeby taki punkt widzenia promować, no bo oni chcą mieć, korporacje chcą mieć pracowników, a najlepiej właśnie takich pracowników, którzy będą się zajeżdżać, będą pracowali te 12 godzin dziennie, no w cudzysłowie, przez 30 lat swojego życia i tam już nie ma miejsca na rodzinę, dlatego to w optyce wielu jest taka opcja, taki punkt widzenia, który pokazuje rodzinę jako coś mało wartościowego. Dla wielu jest to korzystne. Korporacje chcą mieć takich pracowników, chcą mieć pracowników, którzy poświęcają się tylko korporacji, którzy tylko tym żyją. Tacy, powiedzmy, ideologowie, lewicujący ideolodzy, którzy nadają w dużej mierze obecnie ton, powiedzmy, że współczesnej popkulturze. Oczywiście dla nich również rodzina to jest tradycyjna wartość. To jest coś złego. Człowiek, znaczy według nich, tak? Człowiek według nich powinien być wolny, jak najbardziej wolny, wolny od wszelkich zobowiązań, wolny od odpowiedzialności. Powinien skupić się na tym, żeby korzystać z tego świata, żeby zdobywać przyjemności, a nie myśleć o odpowiedzialności. Ta ideologia, która też świetnie pasuje właśnie do interesów wielkich korporacji, naszych nowych feudalnych panów, ta ideologia doskonale do tego pasuje i w ten sposób też no, świetnie wpisuje się w jakby popkulturę, która wynika zawsze, bo kultura, dzieła myśli ludzkiej zawsze wynikają właśnie z myśli ludzkiej. Tak? I obecna popkultura bardzo mocno promuje właśnie taki obraz człowieka. Obraz człowieka, który realizuje się właśnie gdzieś tam poprzez jakąś tak, edukację, pracę, poprzez jakieś swoje zajęcia, ale absolutnie musi być wolny od zobowiązań, trwałe związek to jest gdzieś tam coś właśnie, jakiś taki zabobon przeszłości. W tym środowisku żyjemy, dlatego tym bardziej istotne jest, żeby dostrzegać, jak wielką rzeczą jest wychowanie młodego człowieka. Jak wielkim człowiekiem jest ten, kto świadomie się tego podejmuje, kto z mocą nad tym właśnie pracuje. Cóż można tak naprawdę zrobić większego niż kształtować człowieka? Przecież człowiek to jest dusza nieśmiertelna. To jest istota, która będzie żyła całą wieczność. Cóż, jakie większe możemy dzieło stworzyć? Jaki pomnik może być trwalszy niż ze spiżu, niż właśnie człowiek, którego w jakiś sposób uformowaliśmy? Nie ma nic bardziej trwałego, nie ma nic bardziej pięknego, co można stworzyć. To jednocześnie nie jest tylko właśnie taki stateczny pomnik, tylko to jest wolna istota, którą oczywiście właśnie odpowiednio nie kształtuje się jakby młotem i dłutem, tylko właśnie, którego kształtuje się między innymi poprzez to zasiewanie tych ziaren wiedzy, zrozumienia, pojęcia w duszę młodego człowieka, tak żeby one tam przyniosły owoc. Cóż można zrobić piękniejszego? Cóż można zrobić bardziej trwałego, bardziej pięknego? To jest dusza nieśmiertelna i otoczy się cały czas o nią bój. I tutaj ten bój na naszych oczach się toczy. Co możemy zrobić większego i piękniejszego, niż prowadzić tą duszę do zbawienia właśnie w ten sposób, tak? Dając te dobre ziarna tej duszy, żeby ta dusza mogła przynieść te owoce, czy przygotowując je na przyjęcie tych ziarn.
czymże wobec tego jest jakaś tam kariera w korporacji, tak? Zrobienie 10 tysięcy jakichś tam raportów finansowych i czy tam innych swoich cegiełek. Czym to jest? Jakie to ma znaczenie właśnie w wieczności, tak? W porównaniu do tej nieśmiertelnej duszy ludzkiej, którą tutaj kształtujemy. A więc przede wszystkim chciałbym zachęcić rodziców do tej wielkiej refleksji, do refleksji nad tym, jakże wielka rzecz tutaj się dzieje, jakże wielkie to jest powołanie, jak wielka to jest odpowiedzialność, jak piękna to jest rzecz. Nie ma piękniejszego dzieła niż właśnie ukształtowany człowiek, niż człowiek, który dobrze się rozwinął, i nie ma rzeczy piękniejszej tutaj na ziemi niż branie właśnie w tym udziału, niż zasiewanie tych dobrych ziaren w duszę człowieka. Więc powinniśmy na nowo ożywiać sobie tego ducha, tej miłości do rodziny, też do rodzicielstwa, tak? Bo to, ten świat bardzo mocno tutaj atakuje ten element naszej kultury, też naszej wiary. Tym bardziej powinniśmy to dostrzegać, jak wielka i piękna to jest rzecz. I z jednej strony doceńmy to, dostrzegajmy, jak to jest piękne i wspaniałe, z drugiej strony oczywiście zadbajmy, żebyśmy to robili naprawdę dobrze. A więc pamiętajmy, że nie są najważniejsze właśnie te nasze drobne, codzienne rzeczy. Wszystkie te dzieła przeminą, tak? Chociażby ktoś stworzył wiekopomne dzieło, które będzie pamiętane po wszystkie dni ludzkiego życia czy tego świata. To co to znaczy? To jest martwe dzieło. Może ono wpłynie tak na dusze ludzkie właśnie, ale wtedy wpłynie na dusze ludzkie. Wtedy przynosi ten owoc w jakichś duszach i wtedy faktycznie może być cenne. Ale właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że przyniosło ten owoc w ludzkich duszach i to jest piękne i cenne, a nie to, że tam powstała tutaj taka książka, tutaj taki film i takie dzieło. Ta dusza nieśmiertelna, która będzie całą wieczność Boga chwaliła, miejmy nadzieję, w niebie. Ta dusza, którą możemy właśnie do tego doprowadzić, to jest rzecz wielka i piękna. I uświadommy sobie to i pracujmy nad tym też. Skoro to jest tak ważne, to niech nas to naprawdę zajmuje. Naprawdę pamiętajmy, że jest to rzecz wielka i dlatego też zajmujmy się tym. Świadomie pracujmy nad tym wychowaniem. Tutaj zachęcam do zapoznawania się z naszymi materiałami w szkole Akwinaty. Ta playlista tak się nazywa właśnie, które poświęcone są wychowaniu. To są krótkie materiały, nie ma ich jeszcze aż tak dużo, ale zapoznajmy się chociażby z tym. Tak, tu staram się dać takie podstawy do tego, w jaki sposób możemy młodego człowieka wychowywać. Tutaj jak najbardziej również mam zamiar wciąż rozwijać tą playlistę, bo jest to rzecz moim zdaniem właśnie bardzo ważna i bardzo cenna. A więc pamiętajmy, że jest to rzecz wielka i piękna. Jordan Peterson w bardzo wielu swoich materiałach to podkreśla, że człowiek w pewnym wieku, tak, gdy już się starzeje, to wtedy jakie to ma dla niego znaczenie, tak? Czy zrobił 10 tysięcy raportów finansowych, czy nie. Jakie to ma dla niego znaczenie to, że jakiś tam osiągnął stopień kariery. Są jednostki, które do końca życia się w takie rzeczy rzucają, ale tak naprawdę wtedy człowiek czego pragnie, czego chce, co człowieka satysfakcjonuje, to jest patrzenie na tych, których on uformował. To jest patrzenie na te swoje dzieci, które się rozwinęły, które są razem z nim, opiekują się nim, które trwają, które rozwijają się, które są w jakiś sposób tak z rodzica, ale jednocześnie inne właśnie przynoszą te zupełnie nowe owoce. I on ma tutaj wielką rację. W obliczu, tym bardziej w obliczu wieczności, tak, to o czym mówiłem na początku, to naprawdę nie ma wielkiego znaczenia właśnie, co tam się osiągnęło, jaką karierę się zrobiło. Natomiast te nieśmiertelne dusze, na które się w jakiś sposób wpłynęło, które w jakiś sposób zasiało się te dobre ziarna, to jest rzecz trwała, to jest pomnik trwalszy niż ze Spiżu. A więc tym bohaterem, takim szarym bohaterem każdych czasów, również naszych czasów, są właśnie ci, którzy sieją te dobre ziarna, przygotowują tą glebę ludzkiej duszy i sieją dobre ziarna w ludzkie dusze. To są te osoby, które zmieniają przyszłość, bez wątpienia. I z drugiej strony ci, którzy deprawują, którzy niszczą tą ziemię, sieją tam te chwasty, to są ci, którzy niszczą naszą przyszłość i oni dobrze o tym wiedzą, dlatego też ta popkultura tak mocno jest dzisiaj deprawująca, tak bardzo chce człowieka, szczególnie właśnie tego młodego człowieka, już za młodych lat zdeformować tak, żeby nie był w stanie być człowiekiem wolnym i silnym, bo to nikomu nie pasuje. Człowiek wolny i silny, poza
kościołem poza ludźmi sprawiedliwymi. Nikomu to nie pasuje. Wielkie korporacje chcą człowieka wyzyskać, a do wyzysku nadaje się nie człowiek wolny i silny, tylko taki posłuszny robotnik, taki człowiek, który albo właśnie jest zupełnie zależny od tej korporacji, który jest od niej, jakby jego życie i śmierć zależy od niej mniej lub bardziej, jest niewolnikiem. Człowiek, który jest, jak po niemiecku jest takie pojęcie, fachidiot. Człowiek, który jest w czymś fachowcem, ale zasadniczo jest bardzo ograniczony. To znaczy nie myśli w sposób logiczny, nie poznaje rzeczywistości w sposób adekwatny, tylko ma jakąś tam swoją dziedzinę i w niej pracuje. A więc i dla rewolucjonistów takich ideologicznych, i dla tych wielkich, możnych tego świata, nowych panów feudalnych jest korzystne, żeby ludzie byli słabi, głupi, żeby byli tylko ukształtowani tak w jednym fachu, żeby potrafili tam właśnie całe życie pracować w jakiejś w cudzysłowie fabryce, tak to już jest dzisiaj zupełnie powiedzmy w korporacji. Natomiast nie zależy im na tym, żeby człowiek był wolny i silny. Kościołowi na tym zależy, bo Kościół chce ludzi do zbawienia prowadzić, do Pana Jezusa, do nieba. A do tego potrzeba właśnie, aby człowiek był wolny i silny. I pamiętajmy, że tworzenie takich ludzi to jest tworzenie rzeczy najpiękniejszych, najwspanialszych. Pamiętajmy o tym, dostrzegajmy to i dbajmy o to. Układajmy nasze życie naprawdę pod tym kątem, wiedząc, że to jest rzecz wielka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.